Witam Was z pięknego, chyba jednego z piękniejszych krajów na świecie, Islandia. Jestem tu już kolejny raz tym samochodem od PK Campers Renault Master. Będę podróżował przez następny tydzień, ale głównym celem mojej wycieczki jest wjazd na tor i 850 koni BMW E46. To jest pierwsza rzecz, jaką muszę zaliczyć po przylocie na Islandię, dlatego ładuję się w kampera i jadę na tor. 850 koni BMW E46 i tor do upalania. Szykujemy się. Zobaczcie, o co chodzi. Turbo ze Scani. Poważnie? Silnik od Corvetty. Wydłubany doszczętnie. No, wszystko. Można to tak ująć, że to jest ze Scani. Turbina. Masakra. Zobaczcie, jak wygląda środek. Drzwi ważą może z 2 kilo. Dosłownie. Pełne kubełki z pasami. Wydłubane wszystko, co może być wydłubane w środku. I pełna klatka bezpieczeństwa. No tu już wszystko musi być takie, jakie musi być. Tu jeszcze macie dodatkowe, jak to było, ten kompresor oleju, jakoś tak to się nazywało? Patryk, kompresor oleju, jak to było? Tak, to jest dodatkowy kompresor oleju, jak straci się olej w silniku. Jasne. Emocje rosną. Za chwilę zaczynamy. O kurde. O. Ja pierdzielę, bardzo głośny. Pierdziele. Co tu się stało? To było tam. To się zawalczył dopiero. To było jeszcze lekkie muśnięcie. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Ja pierdziele. Powtarzam, te opony były 5 minut temu nowe. Nówki sztuki. Patrzcie. Jeszcze został dym. Co tam się stało? Zagrałeś to? Ja pierdzielę! To jest palenie gumy. Tu się paliła. O, ja nie dotykam tego nawet. Opona jest tak gorąca. Gość powiedział, że będę mógł z nim przejechać się. Trochę się cykam. Ale zobaczymy, jak to będzie. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę! Jakie to ma jebutnięcie! Szybkie napełnianie zbiornika. I zaraz lecimy w drogę. Metra 45 litrów. Rusz się. Okej, okay, on very fast. Very good. Very good, very nice. Very good, very nice. A i tutaj jest wszystko pure. Nitro, wipers, headlights, flashlights, starter. Ja pierdzielę. Nigdy w życiu w takim aucie nie szczerze. You ready? I'm not sure. Yes, I'm ready. Ja pierdzielę.
Ja pierdolę! Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego. O kurde. Nawet nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak to opisać. Jeżdżenie jak jeżdżenie, ale nie jajka jak wolą. Szczególnie jak ktoś ma duże, na tyle duże, żeby wsiąść do tego auta. Uuu. Nie, gość jest niesamowity. Nie rozbiera się, jeszcze nie skończyłeś. No nie, jak to? No nie. On jeszcze ma tam trzy zestawy opon. Jeszcze. Ja wierzę. Kupił go za 350 tysięcy koron, czyli jakieś 12 tysięcy złotych, a wrzucił jakieś 10 milionów koron. Serio? Co tu się w ogóle dzieje? Słuchajcie, jest problem, bo komplet kół starczył na 3 okrążenia i trzeba zmienić. To, że mogłem się przejechać z kimś takim, kto ma najmocniejsze auto na Islandii, to jest coś niesamowitego. Warto było to w ogóle przejeżdżać tylko i wyłącznie po to. Ja pierdzielę. Compact Crew rusza. Ile tu mamy koni? 200? No to niecałe 200 koni, zobaczymy jak popieram. Słuchajcie, nieważne ile koni, ważne, że jest zabawa. Pięknie. No i się skończyło. Opona poszła, zdjęta z fele. To była kiedyś opona. Jakieś pół minuty temu. Tak, jak to wygląda. Masakra. No i to by było na tyle. Renault Mustera zostawiam na parkingu. Drugi raz już byłem na tripie dookoła Islandii. Drugi raz jestem szczęśliwy z tego, że tego tripa zrobiłem. I drugi raz z tą samą firmą, z PK Campers. Mają najtańsze kampery, polska wypożyczalnia, więc uważam, że oferta jest jak najbardziej godna polecenia, warto polecenia. Tutaj w tym aucie 5-6 osób bez problemu, są też dwuosobowe auta. Ja rok temu, tutaj macie film gdzieś, podróżowałem rok temu dwuosobowym autem z Yellowboxem. Też było fajnie w dwie osoby. Słuchajcie, chcecie, no to bierzcie. Polecam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Obejrzyjcie sobie tamten film sprzed roku. Wam dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcji, no to głupie, ale ważne. Do następnego. Cześć.